to jest gofrownica taka, jesteśmy w starej piekarni. No ciepło, ale pokaż te gofry, jak się robi. A ta jaka ładna, a ta druga, otwórz. Ta druga pokaż, jaki tam wzorek. O, proszę, jest taka i jeszcze ta. I ta trzecia. Wszystkie, ale różne są, różne wzorki, nie, mniejsze. A ta? A te, no takie same. No proszę, i tu jest maszyna, nie drukarska, tylko do robienia ciasta, dzieża jest, proszę bardzo. I kamień młyński, o, to jest kamień młyński, proszę bardzo, to jest prawdziwy kamień. No, jak widać, tutaj mamy różne te formy. Tu są takie różne, do ciasta też robione, do ciastek. Proszę bardzo, tak wygląda ręczna wytłaczarka ciastek. No co cuda tu można robić? To jest stara piekarnia. W Łebie, proszę Państwa, w Łebie jesteśmy. Co, ja jem twój szalnik, widzisz? A z jakiej racji? A z jakiej racji? To połowę możesz tylko zjeść, pół na pół. Niestety, jak to mój sernik będziesz jadła? Ja nie chcę, żebyś mój sernik zjadała, ja lubię ser. Ja, ale połowę tego. Na pół. Nie. Nie będziesz mi ser, pół na pół. To jest mój sernik, Sylwia mi kupiła. A ja ci kupiłam ten ser. A tu jest kuźnia. A tu jest, prawda, tak, dzieża. I tu się wyrabia ciasto, to jest specjalna śruba. I ona się kręci i wyrabia tak to ciasto. Zamiast ręcznie to maszynowo, nowoczesna maszynka. No i tutaj widać, lada jest piekarnicza. I tu jest, prawda, tutaj ten Georg Paschmann Hindenburger, tu jest właściciel manufaktura piekarnia Płotka, to się nazywa. Tu mamy i to jest, no rzeźba jest taka ładna, o. Piękna rzeźba taka bardzo ładnie wygląda. Czyli manufaktura piekarnia Płotka to jest, prawda? Płotka tu nie ma, ale jak to się nazywa? I tu chodzą te panie piekarni. Dobra gospodyni. O, dobra gospodyni, co tu pisze? Dom wesołym czyni. O, bardzo ładnie napisane. To pani jest dobrą gospodynią? Tak? Przyzna się pani. Niech pani się przyzna. Dobrze, no to idziemy dalej. A tu mamy te kieliszki. Oczywiście do ciasta dobrego trzeba też i wino. Wino też jest tutaj. Marmolere bianco, o, marmolere. No a tutaj, proszę Państwa, tu mamy te wina. Tutaj mamy kredens stary, jak to dawno w chacie bywały, takie kredensy. A tu mamy te dynie, nie? I lody stoją tam jeszcze na patyku, ale dzisiaj zimno, lodów nie będziemy jeść. Będziemy lody jeść? Także w Łebie jest fajnie, jest piekarnia taka, piekarnia Płotka. I chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że tu w Łebie pierwszy zawita nowy rok w tym roku. I chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że zapraszamy wszystkich do Łeby, bo dostałem informację, jako czerwony korsarz, który tu zawsze sezon w Łebie otwiera. No co, włos mi stoi dęba znowu, no jak zawsze, bo jak czapkę zdejmę, to tak jest. To proszę Państwa, okazuje się, że kiedy tu zawita po raz pierwszy nowy rok w Polsce, bo tu właśnie tym portem Łeba wejdzie nowy rok. Sernik mam, dziękuję. Dziękuję za sernik. I ten, trochę zostawiłem jednak. No, to jest za jedna, no. I teraz nowy rok jak tu przyjdzie, to my go pierwszy powitamy i potem dajemy cynk dalszej części. Do Zonza. Tata Zonza z Łodzi. I jak ten przyjedzie ten pokazałeś Zonza? Tak. No i teraz jak przyjedzie ten nowy rok tutaj, wejdzie do portu Łeba, to my z nim popłyniemy dalej do Polski tam, na Śródlądzie. I on dopiero będzie tam, dopiero w Warszawie, w Łodzi, to później, nie? Ale pierw zawita do portu Łeba i tu właśnie będziemy go witać. Także zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli pierwsi powitać nowy rok do Łeby. I tutaj można, tutaj dużo wolnych pokoi jest do wynajęcia. Jak widzicie, piękne ciasta mają w piekarni tutaj Płotka. I zapraszamy wszystkich tutaj do Płotki i tu będziemy ten jak to się mówi, jeść te ciastka i witać nowy rok, o. I będziemy strzelać rakiety, też będziemy strzelać, no bo generalnie jak sobie nie postrzelamy, to nie będzie nowy rok przywitany. Chociaż słyszałem, że ostatnio podobno niektóre gminy nie chcą strzelania, zakazują wystrzeliwania rakiet. No to jest, ja nie wiem, to jak będziemy ten nowy rok witać? Po cichu? Łapki. Co ochronić? Łapki właśnie. A pułapki jakieś? No po to się nie strzela w Sylwestra, tylko ogląda. Czyli pirotechnicy specjalni robią, że tak powiem, fajerwerki.
którzy się na tym znają, a kto się na tym nie zna, to żeby ochronić swoje łapki, to lepiej nic nie robić. Pani doktor! Ja przyniosłam zimne ognie. A ty jesteś pani doktor, dlatego tak mówisz. Bo ty te łapki to musisz leczyć. To Danka mówiła, pani doktor, złoć. Ja chciałem powiedzieć, że akurat ja mogę strzelać, bo ja jestem korsarz, kontradmirał, dowódca morskich drużyn strzeleckich, to ja sobie będę strzelał i kto mi zabroni, jak mi złapie. No, mam pozwolenie przecież na broń, to będę strzelał. Strzelał i jeszcze raz strzelał i witał ten nowy rok w Łebie. Przyjeżdżajcie wszyscy do Łeby na powitanie nowego roku, bo tu po raz pierwszy w ogóle ze Szwecji przypłynie nowy rok. Pozdrawiamy wszystkich. Ahoj, czerwony korsarz i kto? Zonza. Danusia. Zonza, Danusia i pokaż się. I kto jeszcze? I Sylwia. Ale pokaż się, no Sylwio, no co? Sylwia. I Sylwia. No. Prozerwina. Żona czerwonego korsarza. Ahoj!